Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Fortunatus numer 3, czyli Flanders Red Ale 2020 Barrel Aged. Podobnoż to był pierwszy Fortunatus, znaczy to było pierwsze piwo, które trafiło do beczek, ale w międzyczasie wyszły dwa inne, czyli Fortunatus pierwszy, czyli Barley, Wild Barley Wine, potem był Fortunatus z wiśniami, z sokiem wiśniowym. No a ten pierwszy potrzebował aż 30 miesięcy, aby zostać uznanym za skończony produkt, skończone piwo, za piwo, które jest w tym stylu i można z nim wyjść do ludzi. Klasyczna w zasadzie już etykieta, ale myślę, że ładna. Na takim papierze a la czerpanym, z taką, prawda, podkową, Fortunatus. Fortunatus to znaczy szczęśliwiec, tak? Szczęściarz. Ta podkowa ma tutaj przypominać podkowę, która przynosi szczęście jakąś tam. Beczka czerwone wino, drożdże de East Bay Bersel, Bretanomyces Blend. Ekstrakt 15 wagowo, alkohol 7,77, numer butelki 3027 z 3027, przepraszam, z 5975. Flanders Red Ale Barrel Aged. Piwo z 30-miesięcznym procesem produkcji inspirowane flamandzkim czerwonym alem, zakwaszane na etapie fermentacji mieszanej, następnie wtórnie fermentowane w beczkach przez dzikie drożdże z okolic Bersel w Belgii. Jego profil smakowy jest efektem bogatej kompozycji słodów i pracy wielu mikroorganizmów. Intensywnie winne i owocowo-kwaśne z subtelną kontrą słodyczy, finisz wytrawny z nutami drewna i końskiej derki. Co mi się bardzo podoba, to może za chwilę. Składniki: woda, słód jęczmienny, pilzneński, monachijski, karmelowy palony, cukier, płatki kukurydziane, słód pszeniczny karmelowy, chmiel Sybilla, drożdże de East Bay Bersel Bretanomyces Blend oraz Safale US 05, bakterie Lactobacillus plantarum, Lactobacillus plantarum, Lactococcus lactis, Leukonostok mesenteroides. Okay. Piwo niefiltrowane, niepasteryzowane, zmętnienie i osad są naturalnymi cechami produktu. I to, co chciałem powiedzieć, co chciałem bardzo pochwalić, beczka. To już chwaliłem przy drugim Fortunatusie, bo chyba w pierwszym, już nie pamiętam. Jest podane beczka pozyskana z francuskiej winnicy Chateau Kirwan, AOC Margaux, używana na 3 roczniki wina z przewagą szczepu Cabernet Sauvignon. I to jest naprawdę, jak to powiedzieć, nowy standard, czy najwyższy standard podawania informacji dla konsumenta. Porównywalny z tym, co widziałem w browarze Crooked Stave w Stanach, gdzie tam na przykład podawany jest, w którym fuderze było fermentowane piwo. Tutaj trzeba powiedzieć, że ten Flanders to nie jest taki mega ortodoksyjny Flanders, albo inaczej, metoda jego uzyskania nie jest mega ortodoksyjna, bo zakładam, że w smaku może być bardzo zbliżony do Flandersów. O Flandersie w ogóle jest cały odcinek Piwnych Stylów, który polecam gorąco obejrzeć. Więc Flandersy w Belgii, z której ten styl się wywodzi, konkretnie z Flandrii, Flanders Red Ale, czasami po angielsku nazywany też Flemish Red Ale, czyli flamandzkie. No to w tam Belgii to tam jest, wiecie, strasznie pokomplikowana jest ta sytuacja. Flandria, Flamandowie, Walonia, Walonii, Bruksela. Ci mówią po francusku, ci po niderlandzku. Nie o tym, nie o tym. Generalnie rzecz biorąc, w wielkich fuderach, które są tak naprawdę zwykle, czy początkowo to były po prostu fudery po winie, wykorzystywane przez piwowarów, czy przez browary, jest sobie fuder, w którym są różne mikroby. Ale po każdym piwie
bardzo cienką warstwę tego fudera, jakieś 1-2 mm, się zeszlifowuje, żeby nie było ich tak bardzo dużo. Tylko te, które są najgłębiej w tych porach drewna zostają, a ten z samego wierzchu się jakby zbiera. Także im starszy fuder, tym jest cieńszy, aczkolwiek rozmawiałem kiedyś z właśnie producentem takich takich piw i on mówi, że spokojnie, spokojnie, nawet te fudery, które mają 100 lat, jeszcze nie ma problemu, że tam już za cienkie są, nie? Zwykle mówi, to jest bardzo cienka warstwa tego drewna, zeskrobywana, zeszlifowywana. Tutaj użyto beczek mniejszych, to znaczy te kadzie, te fudery to są naprawdę olbrzymie, które tam mieszczą kilka tysięcy litrów, prawie że jak tankofermentory w Tychach. Oczywiście trochę mniej, ale jednak znacząco więcej niż tanki w przeciętnym browarze kraftowym w Polsce. Więc tutaj mamy beczkę po winie, dużo, dużo mniejszą. I mam nadzieję, że efekt jest podobny. Oczywiście tutaj znowu dodane są też intencjonalnie te mikroby, drożdże, bakterie, szczególnie dzikie drożdże, które występowałyby w takim fuderze. Tutaj jest ta beczka po winie, jest taka stuningowana, ale no wiadomo, no przecież wiecie, to nie jest takie hop-siup. Natomiast powstają już pierwsze Flandersy w Polsce właśnie w fuderach. Chyba takim pierwszym piwem z prawdziwego fudera jest piwo z browaru Dwie Wieże. Jeśli dobrze kojarzę, oni chyba byli jako pierwsi. W Stanach to jest bardzo popularne. Oni tam właśnie budują te fudery, jakby szczepią je i chodzi o to, żeby w tej wielkiej kadzi, wielkim tym fuderze z czasem wytworzył się specyficzny blend dla tego browaru, który będzie odróżniał te piwa od innych, no ale oczywiście nie może to być piwo totalnie zepsute, skwaśniałe, ocet, aczkolwiek lekkie nuty octowe we Flandersie, w odróżnieniu na przykład do lambików, są dopuszczalne. Generalnie Flanders jest trochę słodszy, taki chlebowy, z lekkimi nutami octowymi. I tutaj jest na etykiecie wspomniane o drewnie. W przypadku browarów belgijskich, oni mają tych fuderów tam powiedzmy kilkadziesiąt i oni mają taką ambicję, zarówno lambikarze, jak i ci od Flandersów, żeby tego drewna nie było czuć. Czyli nawet jak mają nowego fudera i czuć tym dębem, to oni tak będą mieszać między tymi fuderami, żeby go nie było czuć. Natomiast uważam, to mówiłem już przy Flandersie, który wygrał Grand Championa jakiś czas temu, kilka lat temu to już było, czyli Retro Zelare Ale z Cieszyna, że tam ten nuty beczkowe nas urzekły w tym piwie. Mówię nas, sędziów. Aczkolwiek one nie są do końca stylowe. Zobaczymy, jak to jest w przypadku Fortunatusa Flanders Red Ale 2020. Browar Fortuna, ważymy specjalności. Ładne logo, aczkolwiek lubiłem hasło Fortuna Audacis Juvat, czyli Fortuna, znaczy szczęście sprzyja śmiałym. Takie też był chyba tytuł pierwszego Fortunatusa. No, taka troszkę piana się zrobiła. Zobaczmy. Piwo brązowe, brunatne bym powiedział. Nie jest jakieś takie bardzo czerwone. Aczkolwiek wiecie, to red to tak... Raz jest bardziej red, raz jest bardziej brązowe. Ale no czasami chyba jednym z najsłynniejszych Flandersów jest, jak ona się nazywa? De Bourgogne, ale jak ona, nie Princess, tylko, kurczę, zapomniałem teraz. Duchesse de Bourgogne. Ona jest chyba troszkę bardziej czerwona. Pięknie, pięknie, bardzo szlachetnie, winnie i to jest coś, co jest charakterystyczne. Tak jak lambiki mają skojarzenia z białym winem, tak Flandersy mają skojarzenie z czerwonym winem, takim francuskim, jakimiś burgundami, takimi rzeczywiście ciężkimi, czerwonymi, takimi cielistymi winami francuskimi.
Rzeczywiście leciuteńka jakaś tam derka się tam gdzieś czai w tle. Spróbujmy. Pięknie. No, jest pięknie. Wiśniowo, chociaż żadnych wiśni tam nie było. Bardziej wiśniowo niż chlebowo. Aczkolwiek ta lekka nuta takiego skórki od chleba trochę jest, ale ona jest na drugim planie. Zdecydowanie winnie. Kwaśność średnia. Z fajnymi takimi taninami na finiszu, jak sądzę, z beczki. One przywodzą na myśl też taniny takie winne ze skórki od winogron. No i też z beczki, ale bardzo fajny jest ten finisz, taki wykwintny. Tak jak powiedziałem, kwaśność średnia, a nawet średnio niska. I dobrze, to nie ma być piwo, które wykręca, prawda, mordę. Natomiast też od razu mówię, to nie jest piwo dla początkujących. To znaczy, jak nigdy Flandersa nie piliście, to poczytajcie najpierw, czego się można spodziewać. Zobaczcie, aha, to może być to. Nie pijcie tego piwa za zimnego, ale też nie za ciepłego. To nie jest piwo, które się pije tam w 16 stopniach. To nie jest Barley Wine. Ono jest wyciągnięte już kilkanaście minut temu z lodówki, ale nie jest bardzo ciepłe. Moim zdaniem nie powinno być, zwłaszcza, że zawsze możemy sobie je troszeczkę ogrzać dłońmi. Zaczynanie od zbyt ciepłego moim zdaniem może być niekorzystne w przypadku tego stylu. Tak, wjeżdża fajna taka, ale subtelna stajnia, wysprzątana, kończysty, nie taki popęciny stojący w gnoju. Chciałem powiedzieć, że nut octowych właściwie nie czuję, no i w zasadzie mogę tak powiedzieć, a mogę powiedzieć, że minimalną jakąś czuję. Wydaje mi się, że i to jest prawdą. Jestem chromatografem gazowym, żeby wiedzieć, czy tutaj jest jakaś minimalna nuta kwasu octowego, czy jej nie ma. Wydaje mi się, że może być taka lekka. Piwo nie jest ostre. To jest naprawdę bardzo duża zaleta, bo nawet belgijskie Flandersy czasem są ostre. Takim najbardziej znanym Flandersem, takim Guinnessem wśród Flandersów, jest piwo Rodenbach, co jest śmieszne. Rodenbacha pierwszy raz się naczytałem u Michaela Jacksona, Rodenbach, jakie to prawda szlachetne piwo, no po prostu coś niebywałego. No i byłem w Brukseli. Bruksela oczywiście nie słynie z Flandersów, bardziej z lambików, no tam pozwiedzaliśmy. Wpadam do jakiegoś tam sklepiku typu Żabka, taki convenience store, on się chyba nazywał... Aj kurczę, nie pamiętam, taka chyba nazwa, imię i nazwisko. Nieważne. W Brukseli. Wchodzę do tego sklepiku, patrzę Rodenbach. W małych buteleczkach i jeszcze mniejszych niż ta, bo to jest 330, tamte były 250. Czyli mniejsza niż ta buteleczka. Patrzę Rodenbach, ten podstawowy, za 1 euro butelka. Mówię nie, albo nawet poniżej 1 euro. Mówię nie, to jest niemożliwe. To ja bym się spodziewał, że to piwo będzie kosztowało, no nie wiem, z 3 euro, z 4, 1 euro, czy 80 eurocentów, coś takiego. Mówię, to jest niesamowite. Koniec końców, ponieważ chodziliśmy ciągle po lokalach, to ja tego Flandersa wypiłem w autobusie jadącym na lotnisko z Gwinta. Co cena robi z człowiekiem, tak? Oczywiście Rodenbach Grand Cru jest droższy, ale generalnie rzecz biorąc te piwa nie są jakoś nie wiadomo jak drogie w Belgii, no i nie cieszą się też wielką popularnością. Z drugiej strony, skoro takie piwo w takiej cenie jest czymś w rodzaju Żabki, to też daje trochę do myślenia, nie? No, ktoś to musi kupować, gdyby się nie sprzedawało, to by go nie było. Ale wróćmy do Fortunatusa. Bardzo stylowe. Jedyne, do czego bym się czepił, to kolor.
Ale on wynika właśnie z tego, z tych 30 miesięcy. To znaczy po prostu piwo się utleniło i ta barwa nie jest już taka brązowa, jakby była. Chociaż ona może nie była od początku, przepraszam, czerwona, jakby mogła być. Chociaż ona może mogła nie być od początku czerwona, mogła być od początku brązowa, bo nie wiem, czy tutaj bazą nie był podwójny komes, czyli dubel do tego piwa. Ekstrakt 15. No nie wiem, nie pamiętam już. W każdym razie, jedyne co mi jakby zgrzyta, to barwa, ale no barwa, ten red to jest takie, wiecie, tak jak Schwarz w Schwarzbierze to jest takie też brązowe, tak ten red to jest od takiego rzeczywiście rubinowego, ale ten brązowy się łapie, nie? Natomiast w aromacie jest pięknie, takie wiśniowe nuty, winne. I to, co podkreślam, to piwo jest niesamowicie ułożone. 30 miesięcy nie w kij dmuchał i te 30 miesięcy nie poszły, prawda, w gwizdek. Rzeczywiście ono jest niesamowicie gładkie, niesamowicie ułożone, eleganckie, wykwintne. Subtelne. Zdecydowane jest ta kwaśność. Ale ona nie jest męcząca w żaden sposób, nie jest w żaden sposób ostra. Chociaż mówię, jeżeli ktoś nigdy Flandersa nie pił, ostrzegam, jest kwaśny. Ale są też takie fajne taniny właśnie przywodzące na myśl skórki winogron albo wiśni. Natomiast jak sądzę, to bardziej, a może aż tyle ta beczka wniosła. To znaczy jednak beczka nasiąknięta winem. Zalana później piwem. Być może rzeczywiście te nuty winne, one są tutaj za sprawą tej beczki. No, piwo nie jest jakby... Piwo nie jest prostym piwem, tak? To nie jest piwo, które każdemu zasmakuje, tak jak Riz Barrel Aged Bourbon, które jest czekoladowo-waniliowe. Ono jest piwem, które rzeczywiście trzeba wiedzieć, czego szukać i cieszyć się tym, że się to znalazło i cieszyć się tym, że się nie znalazło na przykład tego octu, tej ostrości, która właśnie w takim Rodenbachu się zdarza. I wtedy rzeczywiście można docenić, że to jest top level światowy, no tak to ujmę. Oczywiście ja nie mówię, że to jest najlepszy Flanders na świecie, ale nie jest to, jak na Polskę, to nie najgorzej, nie? Nie, uważam, że on mógłby spokojnie z belgijskimi stać na jakimś ślepym teście, nie wyróżniałby się jakoś negatywnie. Mam takie wrażenie. Czy z amerykańskimi interpretacjami, tam gdzieś z New Belgium, czy tam z jakichś innych tych. Więc, no, naprawdę jestem pod wrażeniem. Tak, można nazwać go sztosem. Można go nazwać sztosem. Podejrzewam, że jest bardziej dopracowane niż na przykład Chateau te pierwsze próby, ale oczywiście tutaj palma pierwszeństwa, chociaż artezan tak się troszkę bronił przed klasyfikowaniem jako Flanders, ale palma pierwszeństwa powinna chyba należeć do artezana, aczkolwiek też Chaupif wypuszczał, oni wypuszczali Duke des Flanders, czyli książę z Flandrii, i chyba właśnie Dwie Wieże, no pewnie jeszcze ktoś tam, no Tleń wypuścił Flandersa, który zresztą zdobył medal na KPR-ze, no i browar Port Gdynia. Także tutaj taki paradoks, że w takim dosyć trudnym stylu browary restauracyjne też swoje dwa grosze, no Tleń tak do końca restauracyjnym może nie jest. W każdym razie jest to całkiem nieźle reprezentowany styl w Polsce. On oczywiście nie jest w ciągłej sprzedaży, nie jest tak, że sobie przychodzicie i sobie przebieracie we Flandersach, tak to nie jest, ale bywają i bywają rzeczywiście bardzo dobre. Fortunatus również do nich należy, Fortunatus Flanders Red Ale, Stoss. Piękne piwo, po prostu piękne piwo, niezwykle złożone, kompleksowe,
eleganckie, dużo się tu dzieje, a jednocześnie wszystko jest bardzo zaokrąglone, wyoblone, nic ostrego tu nie ma, ani alkohol nie jest ostry, ani kwaśność nie jest ostra, ani żaden zapach nie jest ostry, wszystko jest takie oszlifowane i to, no i to się po prostu chwali. Także naprawdę bardzo dobra rzecz. Myślę, że to jest najlepszy z Fortunatusów so far. Czyli lepszy jest niż pierwszy i lepszy jest niż drugi. Wydaje mi się, że chyba ten drugi, tego drugiego bym dał na trzecim miejscu, a właśnie Fortunatusa Flandersa na pierwszym, ten Wild Barley Wine na drugim i ten z wiśniami na trzecim, z sokiem wiśniowym. Jestem pod wrażeniem. Bardzo mi smakuje i jak nie przepadam za tym stylem, to mi bardzo smakuje i uwaga, to nie jest nudna Belgia. Tu się naprawdę bardzo, bardzo dużo dzieje i ten styl generalnie jest ciekawy. Wolę lambiki niż Flandersy, ale naprawdę Flandersy to jest coś, co Belgowie robią. No tutaj nie można na nic narzekać. I jak widać, u nas też potrafimy. To jest na pewno powód do dumy. Wasze zdrowie, Fortuna sprzyja śmiałym. A właśnie, jeszcze jest jedno hasło Fortunatusa bardzo fajne, czyli Born to be Wild. Moim zdaniem bardzo, bardzo fajne hasło. Wasze zdrowie.